Marta Manowska od 2014 roku pełni funkcję prowadzącej w programie Rolnik Szuka Żony. Od jakiegoś czasu plotkowało się, że 37-latka sama znalazła miłość i to u boku brata jednego z uczestników flagowego show TVP, Pawła Bodziannego. Sami zainteresowani tylko podsycali plotki, publikując zdjęcia z dokładnie tych samych miejsc w Meksyku, gdzie obecnie wypoczywają. Rewelację potwierdził sam ojciec Roberta, wyjawiając w rozmowie z Dobrym Tygodniem, że jego syn faktycznie wybrał się z Manowską do Meksyku. Oprócz tego zdradził coś jeszcze. Ona jest bardzo sympatyczna, była u nas kiedyś w pensjonacie przez kilka dni, przyznał Władysław Bodzianny. W poniedziałek prowadząca Rolnika rozwiała wszelkie wątpliwości fanów, udostępniając serię zdjęć z rzekomym ukochanym na własnym profilu. To pierwsze zdjęcia Manowskiej potwierdzające, że w Meksyku celebrytka jest z Robertem Bodziannym. Od początku swojej podróży aż do teraz Marta i brat Rolnika Pawła dość nieudolnie próbowali bowiem ukryć ten fakt przed światem. Celebrytka podzieliła się też fotką z łodzi, na której stoi nad Robertem, triumfalnie wyciągając rękę w górę. Marta i przyjaciele, tak nazywają nas na wyspie, napisała Marta pod zdjęciem z ukochanym i znajomymi.